Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Dzisiaj ludzie zagramy sobie tutaj troszkę El Primo. Tą postacią jeszcze w ogóle nie grałem. Gdzieś jakiś przed chwilą jeden meczek zagrałem, ale nie miałem za bardzo okazji tego przetestować. A chcieliście, żebym troszkę tą postacią pograł, więc sobie poklikam. Jeżeli wam się materiał spodoba, no to możecie dać łapę w górę, subskrypcję i dzwonek powiadomień, aby być na bieżąco z filmami. Tutaj poza nagrywkami przygotowałem ludzie też parę skrzynek do tworzenia. Mamy jednego Big Boxa, więc zobaczymy, co w nim poleci. Więc przytyk, może jakąś legendę wydropimy? 48 końców, Shelly, El Primo i Penny. No, słabo trochę. Nie jest to najlepszy opening. I mamy tutaj kolejną skrzyneczkę małą, czyli tego małego miniboxa. I mamy tutaj pieniądze, mamy pokój Barley'a. Dobra, event tickety 2. Tych event ticketów w ogóle już mam 54 aż, więc tego jest naprawdę dużo. Otwierajmy sobie na początek parę skrzynek. Zobaczymy, co nam poleci. Do Bulla, do Shelly i... Dalej pieniądze i bonus tikety. Dobra, kolejna skrzynka. 12 bonus pieniędzy. Power upy do Shelly, power upy do Jessie. I token dublery. O, to akurat lubię, token dublery to są spoko. Itemki. Dobra, kolejna skrzynka. Psztryk, końsy. I power up do Nity i do Jessie. No, słabo. Nie najlepsza skrzynka, kolejna skrzyneczka. Co mamy tutaj ciekawego? Coinsy i power upy do Nity i do Daryla. Daryl też nim przed chwilą troszkę poklikałem. Powiem wam, że to nie jest postać chyba dla mnie. Gdzieś średnio mi się nim grało. Kolejna skrzyneczka. Coinsy, Poco, Penny i event tickety. Dobra, zostawimy sobie jeszcze tutaj te trzy skrzyneczki na otworzenie później. A teraz zacznijmy pierwszy mecz tym naszym Poco i zobaczymy, jak nam ludzie pójdzie. 10 osób znaleziono, ale dobra, już startuje mecz. Myślałem, że się coś przywiesiło. Every brawler for themselves. Brawl. No i jedziemy ludzie z tematem. Jedziemy z tematem, zobaczymy jak nam pójdzie. Tam jest ziomek Brokiem. No, może być to trudna postać do ogarnięcia tutaj na te dalsze odległości. To biorę, on jest tankowaty. On jest tankowany mocno, ma 6000 życia aż. Więc to jest taki trochę plus jego. Tego możemy obijać. Patrzcie, bijemy przez ściany, nie? Bijemy parę jednostek jakby na raz. Więc też można pocisnąć. Dobra, gość ma 1000 HP, do niego się nie wystawiam, bo mnie za chwilę tutaj poobija. Dynamite nadchodzi. Dobra, jestem ludzie zamknięty tutaj w kleszczach i nie mam szans. Więc nie udało się. Dobra, rozwalamy tą skrzyneczkę. Na dole mamy Daryla, więc za chwilę będzie przypał chyba. Podchodzimy. Może się go uda przejąć jakoś, nie? To coś z tego będzie. Dobra, obity mocno. Jeszcze jeden strzał. Dobra, leży kolejny. Więc mamy dwa boostery. Bierzemy tą skrzyneczkę po trzeciego boostera. Ram pam pam, tam na dole jest Darylek. No i żeby go tak, wiecie, przyhaczyć, nie? Go przez ścianę może palnę, dobra, tutaj nie złapię. To sobie biorę, tego boostera. Tu mamy dwie skrzynki na raz do ogarnięcia, więc też jest fajny motyw. Tylko czy dam radę to zbić? Ale szybko poleciało, ty! To ten gość na te dwójeczki. Będzie mega spoko. El Primo! Fajnie krzyczy coś cały czas. To jest mega mocna postać. Nie wiem, co to jest za postać. Już Dynamajka ogarnąłem. To jest Scar chyba, czy jakoś tak on się nazywa? Coś pisaliście właśnie. To wygląda na mocną postać. Ale już nie żyje. Dobra, tutaj jest ta typiareczka. Ja się nie boję. Dobra, siedzimy. Ona bije na odległość dużo, więc z im większego nas range'u zabije, to nas bardziej obija. Ona się nazywa Fairy? Coś takiego. Zaraz sprawdzimy dokładnie, bo się cały czas ludzie muszą uczyć nazw tych postaci. O, ale go ultim dojechałem tutaj, nie? Te ulti mogłem zostawić na później, ale mamy 7 boosterów już. Więc spoko, 3 osoby w grze. Tu jest jeden na górze, drugi jest tutaj po lewej. Więc czekamy. Trafione delikatnie z tego wózeczka. Niech sobie obija. Ja tu siedzę, mam dobrą miejscówkę, więc nie mam co się wystawiać. Dobra, walimy go na łeb. Jeszcze raz, dobra, leży gość, mamy 9 boosterów. I teraz ultimatem w niego wskoczyć, nie? Dobrze by było. I wtedy byśmy go mogli pocisnąć tutaj. On siedzi tutaj cały czas w tych krzakach. Hooligan 15. Pyk, dobra, skok. Jedziemy, skopa, skopa mu jeszcze raz. Dobra, easy meczyk. No to ograliśmy. Więc proceed, proceed. Ładujemy tutaj rangę drugą, no te rangi powoli musimy wbijać, nie? Trochę nam to czasu zajmie, exit. Popatrzmy tutaj, El Primo, może byśmy go zboostowali trochę. Przydałoby się. Też muszę popatrzeć troszkę na nazwy. Dynamite to jest ten z dynamitami, Carl, dobrze mówiłem. A ta ziomeczka to jest Piper, dobra, Piper. Już będę pamiętał.
El Primo, upgrade, upgrade, ludzie, nie? Jak możemy, to upgrade'ujemy. Skrzynkę otwórzmy jedną. Do Daryla, Jesse i 70 golda. No spoko, nawet skrzyneczka. Dobra, lecimy z kolejnym showdownem. Grałem trochę te game graby, ale pisaliście właśnie dużo w komentarzach, żebym grał te showdowny, bo się je dużo fajniej ogląda i dużo lepiej to wygląda, więc gram tutaj właśnie te showdowny. Też, ludzie, cały czas czekam na jakiegoś oficjalnego Discorda Brawl Stars Polska, gdzie bym sobie mógł właśnie komunikować się może z innymi ludźmi, co grają też trochę tego Brawl Starsa, i ugadywać na takie meczyki, nie? Żebyśmy coś może ponagrywali czy coś. Więc jeżeli też może wy coś nagrywacie z Brawl Starsów, to możecie dać znać, i macie dobre mikrofony w miarę, że dobrze będzie słychać, to chętnie może byśmy coś mogli ponagrywać, jeżeli byście oczywiście chcieli. Więc tak, tutaj się przyczaję delikatnie za tym krzakiem. Tutaj mogę te dwie skrzyneczki na raz zrobić, więc to jest też spoko. Dobra, jedna zrobiona. Piper poleciała, poleciała z tymi bombami, ale za dużo mnie zrobiła, nie wiem. Wydaje mi się to, że to jest słaba postać jakoś. Nie czuję tej postaci w tej gierce ogólnie. Na te skrzyneczki obijamy, mogłem dwie na raz zbić. Tutaj troszkę straciliśmy punktów, ale zbieramy dwa boostery, mamy 8 boosterków, więc teraz czekamy, aż coś podejdzie i będzie, ludzie, rakieta, rakieta, i wygramy to może. Może uda się tutaj szarpnąć kolejny mecz. Wiedzą, że tutaj jestem, wiedzą, że w tych krzakach siedzę. Każdy się czai na bokach, nie? Grają na czas, nikt nie chce się wystawiać. Zaraz będzie tutaj mega młyn. Dobra. No, źle się odbił go, źle się odbił, ale no, ładnie wjechał. Wjazd był dobry, tylko odbitka była zła. Tego, tu Piper jak trafię, to ona się nie pozbiera. Za 900, no 1400 na daleko, patrzcie. Ale obijają teraz, dobra, uciekamy, 1600 teraz. Więc spokojnie, spokojnie, spokojnie. Oj, ta Piper musi zginąć, ona za bardzo mnie tutaj haczy, dobra, pyk. Bomby rzuciła, ulti jej. Dobra, leży Piper. Mogę uciec, więc ewakuacja stąd. Jesteśmy w trójkę, więc wiem, że tutaj nikogo nie ma. Teraz sobie życie odnawiamy. Dobra, ładnie, ładnie escape zrobiony. Ten escape mechanizm jest mega spoko na nim akurat. Tak widzę teraz. O, kolego, kolego, zapędziłeś się troszeczkę. No to, gościu, giniesz tutaj w tych krzakach. Chyba że górą ucieknie. Dobra, dostał lekko. On chciał chyba tą miejscówkę przejąć, ale to nie jest dobra miejscówka. To nie jest dobra miejscówka, gdzie on teraz jest. Bo patrzcie, on na tej trudce zginie. Pyk, dobra, leży. Boostery z niego zbieram, żeby życie odnowić. Został mi ostatni gość, troszkę życie odnawiamy. Dobra, i teraz na blisko. Pyk. No ucieka, żeby fraga nie oddać, jakie pusiakowe zagranie, no. Dobra, udało się, wrócił się. Dobra, mamy tutaj skrzyneczkę, może się uda ogarnąć na starcie. Mogłem na te dwie lecieć, ale jak tam w sumie ten Karl to obija, to chwilę tutaj poczekam. Patrzcie, o, ładnie, jeszcze raz tutaj rzuć. Dokładnie, pyk, teraz my sobie bierzemy tutaj te boostery. No i już jesteśmy, ludzie, trzy boostery do przodu, nie? Taktycznie rozegrane, pięknie rozegrane, boosterki się zbierają, tu jest ten ziomek z młotkiem, to jest Jackson, czy jakoś tak, czy Freddy. On jest dobry, patrzcie, stunik, stunik, stunik. Dobra, udało się go wyklikać, bo miałem więcej boosterów i więcej ataków, ale z nim było naprawdę ciężko, naprawdę ciężko. Dobra, tam może byśmy wskoczyli. Pyk. Jumpik po fraga. Dobra, leży, leży koleś, jest frag. El Primo. Mamy 7 boosterów. Dobra, Dynamike został i Karl. No tym Karlem fajnie on wygląda, chciałbym nim zagrać. Ale nie mam go aktualnie, więc muszę te karty jakieś odblokować, żeby go mieć, nie? Dobra, tutaj John jest i Junior. Ale trafił teraz. I Brock. Dobra, Dynamike, Karl i Brock w gierce. Ja muszę czekać, i później na blisko ich dojeżdżać jakoś, bo tak oto nie mam szans na daleko się z nimi bić. Dobra. Może się między sobą zaczną bić, dokładnie, już się biją między sobą. Oj, nie najlepiej, nie najlepiej. Się wpakowali teraz w przegraną, patrzcie, jeden frag i drugi frag. Poszli niepotrzebnie w ten kącik. Rozkrzyneczka zrobiona, tutaj mamy Karla gdzieś, więc warto go ścisnąć. Uciekł na dół, patrzcie, odpuścił tą skrzynkę, chyba się przestraszył, że go tu będą obijać zaraz. No ale dobra, lepiej dla nas, lepiej dla nas. Tu mamy dwie skrzynki do zgarnięcia. Obijaj to, obijaj to. Pyk, dobra. Czekamy na tego Broka troszkę. Oj, 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 ultimate nietrafiony i w tym momencie goś ginie. Ginie, ten ultimate go zniszczył w tym momencie. Dobra, podejdźmy sobie tutaj po kolejne dwie skrzynki. Więc szybko, szybko to rozwalamy.
Jeszcze jedno uderzenie, mamy 7 boosterów. Ty, ta postać jest naprawdę kozacka. Tego El Primo gdzieś się bałem troszkę pikować, bałem się nim grać, ale jak tak teraz patrzę, no ludzie, to jest totalny pogchamp. Jest naprawdę mega, mega mocny. Tutaj mamy do dojazdu ziomeczka. W sumie nie dojadę go, bo on mi uciekł. Ale mamy boostera za darmo z tego Mortisa, nie? Więc 9 boosterków, 4 w grze. O, tutaj gość obija tym Darylem. Dobra, jest nas trójka jeszcze. Ja się nie wystawiam, niepotrzebnie tutaj podbiegłem, żeby mi goś jakieś dipsy zadawał. Czekamy, czekamy. Jean tutaj na dole jeszcze chodzi. Dobra, więc spokojnie, spokojnie. Mamy Jeana z 6 boosterami i tego Daryla bodajże z 3, więc spokojnie. On boi się, on się boi, naprawdę boi tutaj podejść, bo wie, że jak dostanie przekopa, to jest po nim, nie? Dobra, będą biegli za mną chyba, więc ja sobie życie tutaj odnowię, wskok będę miał i się ich w ogóle nie boję, więc spokojnie. Pyk! Mamy go, mamy go, mamy go, mamy go, na tej truciźnie go obijamy. Drugi strzał, trzeci strzał i po nim. Pięknie wyklikany. Idziemy teraz od dołu, nie mam pomysłu na tą rozgrywkę, spróbuję tutaj jakoś wyczekać, bo nie widać tych skrzynek za dużo, nie? Jest Karl jakiś niedaleko nas, próbuje nam tu skrzynkę jedną zawinąć, to sobie bierzemy. Spokojnie, spokojnie, tego Karla może ściśniemy tutaj na solówkę. Dawaj, 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 kopa mu, dobra, siedzi, siedzi, mamy 3 boostery na start, więc dobry start jest. Nie miałem pomysłu, ale pomysł sam się tutaj zrodził w tym momencie. I dobra, gdzie tu są goście? Patrzcie, tamtego Wiktora może byśmy obskoczyli. Hopsa, hopsa, pyk. Skakujemy w niego. O nie, nie w tą stronę uderzyłem. Nie w tą stronę uderzyłem. Dobra, ale z boosterek. Zładujemy 5. Tutaj mamy 2 skrzyneczki do ogarnięcia. Raz, 2, 3. Nie wiem, czy za bardzo nie wskoczyłem w to. Już jest 7 boosterów. Elegancko, ale te skrzynki się szybko zbija z tymi boosterami na tej postaci. No coś pięknego. Dynamike i Brock, Dynamike i Brock. Któryś za chwilę zginie, tylko nie wiadomo który. Żebym ja tutaj nie zginął między nimi, nie? Oni będą próbowali mnie obijać. Dobra, Brock leży. Dynamike leży, Brock teraz. Braknie zasięgu, obity, obity jeszcze raz. Dobra, siadło, dobrze, że tych boosterów mam dużo. Ledwo co, teraz go zdjąłem. Dobra, mamy teraz 10 tych boosterków. Ucieknijmy sobie tutaj. Ale nie trafiłem, o panie. Dobra, uciekamy. Mamy Wiktora ostatniego. No, jest po mnie, za bardzo się wbiłem na niego. Mogłem z tymi ściankami grać i czasowo korzystać. Parę tych tokenów odblokowaliśmy, mamy kolejne skrzynki do otworzenia, więc pyk. 19 końców, Daryl i El Primo. Elegancko, do El Primo mogę zbierać, bo mi się ta postać spodobała. Kolejny boosterek, co tutaj mamy ciekawego? 12 końców, do Shelly boostery i do El Primo kolejne boostery. O, to El Primo za chwilę sobie upgrade'ujemy. Kolejny tutaj, kolejna skrzyneczka, 50 golda i do Broka. O, Brock, moja ulubiona postać. I 3 gemy, o gemy to już w ogóle jest ekstra klasa. Tutaj mamy kolekt, 75 boosterów może, mogę do jakiejś postaci dodać. I dodamy sobie to do Broka. Więc do Broka, power will go to Brock, ok. Więc Broka boostujemy, tu mamy pieniądze, dali power upy i później big box, więc tego big boxa sobie za niedługo otworzymy. Teraz przejdźmy do upgrade'ów, Daryl, Brock. A Rico to jest ta druga postać. Brock. Upgrade. Dobra, zupgrade'owany. Zobaczymy, jak się tym Brockiem będzie grało na upgrade'ach. I kolejny tutaj ten do El Primo. Zupgrade'owany. Dobra, troszkę tych pieniędzy mamy, więc można wykorzystać to. Dobra, próbujemy tego Brocka. Dobra, próbujemy tego Brocka. Idzie tam Nita z góry. Nita to mnie aktualnie nie interesuje. Chociaż mi tutaj może nasmrodzić delikatnie. Pyk. Jezu, ja tym Brockiem w ogóle nie ogarniam na tej mapie, bez kitu. On chyba się na tą mapę nie nadaje, powiem wam szczerze. Że na tej mapie z nim będzie, mega problem, ale spróbujmy jeszcze, spróbujmy coś pograć. Pyk, tam nie trafiłem. Ta Nita dostała 2 strzały, no ale to patrzcie, no nie mam jak jej dobić nawet, bo albo mi krzak zasłania. Albo ona mnie bije przez tą ściankę delikatnie, nie? A Brockiem trzeba idealnie trafić. Więc musimy zagrać czasowo, musimy zagrać na czas, też to jest... Jezu, nie złapałem jeszcze boostera. Też tutaj ludzie grają na troszkę wyższych rangach, bo już 10 mam dobitą na tym Brocku. Mogą być dzięki temu mocniejsi, dobra, Ignacy. No, nie nadaje się ta postać tutaj, nie nadaje się na tą mapę, więc Brock jak najbardziej na minus.
Brock sobie nie radził, ale teraz z Rico i Darylem Brockiem gramy na Game Grabie, więc zmieńmy też trybek troszkę, żeby nie było tak cały czas, wiecie, showdowna. I zobaczymy jak pójdzie. Za chwilę El Primo wskoczymy na showdowna jeszcze. Ale najpierw trzeba tutaj zobaczyć jak ten Brock będzie działał właśnie na daleko dystansowych tutaj mapach. Ten Gabi lekko bity, ale to jeszcze nie to. Też mają Brocka w teamie. Nic nie trafiam. Dobra, wrzućmy tam ultimate'a. Ultimate może być tutaj genialny. Mocno obici. Obici mocno, ale nie zabici ludzie. I tu jest największy problem. Bo tracimy te krągi. Dajmy jeszcze jedno ulti. W sumie tym podwójnym ultim mogłem troszkę zrobić tej przewagi. Ale się nie udało. Nie udało się. Jest 7 do 0 w ogóle. 8 do 0 w tym momencie. Więc albo rozwalimy u nich postać, co ma tak dużo tych koronek, to jest Jean. Albo przegramy. Tutaj Gabi też podchodzi, dobra, raz dostał. Pięknie uciekł tam gość. Musimy się ratować, ten Jean. Czy ja mu dam radę? Dobra, siadł, Jeana ubiliśmy. Wrzućmy tutaj ulti do przodu. Jezu, ja też zginę, też zginę, też zginę za mocno. Aladdin, dawaj tym, dawaj, dawaj gościu, dobra. Też ubił, ale padł. Jezu. Najgorzej, najgorzej w tym momencie. Była szansa powrotu, mocno wskoczyłem w nich, ale nie zauważyłem, że mamy tutaj sojuszników, naszych nie mamy raczej przy sobie. No, powiem tak, Brock elegancki, ale w tym momencie przeciwnicy byli lepsi. Jak się przegrywa, to trzeba coś zmienić, zawsze ludzie o tym pamiętajcie. No i próbujemy teraz po raz kolejny tego El Primo. El Primo tutaj ładne statystyki kręcił na starcie tego odcinka, więc teraz czuję, że nas też nie zawiedzie na tej mapie. Dobra, Dynamike, patrzcie, pyk. No i leży koleś, nie? Kolejny kolej zmontowany, boostery łapiemy. Patrzcie, mamy 5 boosterków, 4 boosterki. Więc już wychodzimy powoli do przodu. Oj, ten Leon tutaj będzie szalał zaraz. Dostał 2 strzały. Oj. Ultimate'em skakujemy. Nie udało się, nie trafiłem. Więc teraz spokojnie, Dynamike tutaj też próbuje obijać, życie odnawiamy. Dobra, teraz te 2 skrzynki mogę sobie zgarnąć. Pyk, dobra, 2 boostery, 6 boosterów na koncie. Tutaj się Daryl dojeżdża. Więc pyk. Dobra, też leży, mamy 8 boosterów. W sumie łącznie teraz, nie, 2 złapałem, tylko myślałem, że 3 złapię. Ale jednak goś zdążył podnieść. Za chwilę nam się ultimate ładuje. Dobra, mamy tutaj 2. Oj, kolego, leżysz. Za mocno, za mocno. Zagrajmy bezpiecznie, nie pakujmy się pod to, pod tą armatę. I dobra, mamy 2 przeciwników jeszcze. Spokojnie, spokojnie. Mamy gdzie się chować. Nie ma co się wystawiać. Nie ma co się wystawiać, jak zaczną się bić między sobą, to wskoczymy i to wygramy, nie? Nie wiem, gdzie jest ten przeciwnik ostatni. Czy 2 ostatnich? O, tam na dole. Jezu, serio będą grać tak skitrani? Nara, typie. Nie będziemy czekać godzinę, aż tutaj Jesse podejdzie i ją rozwalimy, nie? Tutaj mamy Penny. To było Penny w sumie, nie Jesse. Zaraz to rozwalamy. Jeszcze jedno uderzenie i udało się wygrać, więc 11 boosterów. Jak już mówiłem, jak przegrywamy, to zawsze trzeba coś zmienić i w tym momencie udało się wygrać kolejny mecz. Dobra, kliknijmy sobie jeszcze jeden ostatni meczyk i zobaczymy, jak nam pójdzie. Jednak ten El Primo jest totalnym kozakiem również na tej gierce. Brock też jest mega kozacki, więc w sumie te postaci są takie wyrównane i podoba mi się to. Więc teraz tak. Tu mamy od... O, myślałem, że od Stefana wezmę darmowe punkty, ale jednak się ruszył. Tutaj mamy 2 skrzynki. Jedna skrzyneczka leży, druga skrzyneczka leży. Oj, troszkę nie trafiałem. Pyk, dobra. Kolejna skrzynka ogarnięta. Mamy 3 boostery na start. Junior Stefan. Na stuchaczy. Tu mamy jakiegoś gracza z Rosji bodajże. Ale już padł. Te skrzynki sobie wezmę. Ładnie, 2 boostery kolejne na naszym koncie. Więc teraz idę tutaj 6 zebrać. Pyk. Dobra, mamy mocną postać. W tym momencie dobrze wskoczyć w nich i to wygrać, nie? Byłoby najlepiej. Tak złapać z 10 boosterów i przycisnąć. Ale będzie ciężko, dobra. Tutaj się gość niepotrzebnie wystawił, więc już leży. Łapiemy boostera darmowego, odnawiamy życie. Ultimate'a nie udało nam się załadować jeszcze. Ale to chwila, chwila, chwila. Tu jest gość. Wyszedł ładnie tymi krzakami z drugiej strony. Ten gość ma też 9 Dynamike. Dynamike ma też 9 boosterów. On ma aż 9 w sumie, bo ja mam 7. Więc spokojnie, musimy go później na blisko wyczyścić. Bo na daleko będzie problem się z nim bić. Dobra, tam tego... To Penny obija.
Ja na razie się nie wychylam, będę walczył o drugie miejsce najwyżej. Nie ma co się wystawiać po niego. On raszuje za fragami. On tutaj mocno raszuje. Ja nie chcę, bo ta Penny z tego skorzysta, jak wskoczę, nie? Pamiętajcie, gdzie dwóch się bije, tam zawsze trzecia osoba korzysta. Więc musimy tutaj wyczekać. Spokojnie, spokojnie. Jeszcze damy radę. Dobra, pyk, obiła go. O nie, nie trafiłem ultimate'em tego Dynamajka. Ładnie tu tutaj goś gra, Penny albo Jessie, nie wiem dokładnie co za postać jest. Patrzcie, patrzcie jak mnie ograł. Dobra, udało się jednak, myślałem, że będzie mnie klikał. Ale udało się uciec. Ja mam teraz taką taktyczną miejscówkę trochę. Wydaje mi się, że nawet chyba jedną z najlepszych miejscówek aktualnie. Bo ich tutaj za chwilę będzie obiło ten gaz, a ja mam tutaj gdzie się chować, nie? Dobra, obijajcie się elegancko. O to chodzi, dobra, gościu, jesteś w gazie. Tylko on mnie może bić, on mnie może cały czas bić przez tą ścianę. Patrzcie, bomba leci od niego. Bomba, bomba i teraz próbujemy, no. To będzie lepszy. Udało się, ale było naprawdę ciężko, ludzie. Było naprawdę ciężko, bo on mnie cały czas mógł obijać przez tą ścianę. Dobra, udało się. Nice. El Primo, wskakujemy na 6. rangę. Tokeny jakieś dostaniemy, mamy te boostery, więc sobie jeszcze jakąś skrzyneczkę tutaj szarpniemy. 40, dobra. I co nam poleci? 19 końców, boostery do Broka, więc Broka będziemy ulepszać. I boostery do Daryla. Dobra, ludzie, ja się z wami dzisiaj powoli będę żegnał. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, jeżeli tak, no to się bardzo cieszę, no i trzymajcie się, do następnego, cześć wam!